Upadek Templariuszy jest tematem dosyć głębokim i szerokim. Na pewno zbyt głębokim i zbyt szerokim, aby przedstawić wszystkie istotne kwestie w kilkunastominutowym materiale. Dlatego przygotowaliśmy ten odcinek, aby opowiedzieć Wam w nim o kilku kwestiach, które naszym zdaniem są dosyć ciekawe, a których nie zawarliśmy w poprzednim odcinku z tego względu, że albo za bardzo wydłużyłyby opowieść, albo zaburzyłyby jej rytm. I w ogóle być może będziemy przygotowywać takie materiały także i w przyszłości, jeżeli uznamy, że jakaś kwestia w odcinku nie może być zawarta, a jest interesująca albo po prostu pokazuje drugą stronę medalu. Natomiast jeżeli ktoś po obejrzeniu tego materiału wciąż byłby niezaspokojony, jego potrzeby poznawcze względem Upadku Templariuszy wciąż domagałyby się większej ilości treści, to odsyłam do bibliografii, którą znajdziecie zarówno pod poprzednim odcinkiem, jak i pod tym. Z pozycji, które tam znajdziecie, polecam w pierwszej kolejności zapoznać się z książką Dana Jonesa, ponieważ mimo, że nie pokazuje wszystkich stron medalu, to jest dosyć szczegółowa, a przede wszystkim bardzo przystępnie napisana. Natomiast do rzeczy. W ostatnim odcinku powiedzieliśmy sobie trochę o największym wrogu Templariuszy, królu Francji Filipie IV Pięknym. I warto sobie trochę więcej powiedzieć o tej postaci, szczególnie o jej osobowości. Po pierwsze, Filip IV był niezwykłym dewotą, a po drugie, cecha ta szła w parze z olbrzymią pychą i wyniosłością. Król Francji uważał się za wzór chrześcijańskiego monarchy, uważał się za największego obrońcę wiary w świecie chrześcijańskim. I cóż, no, ta wyniosłość, która przejawiała się w wielu jego działaniach, musiała w końcu spotkać się z drwinami. A że król nie miał dystansu do siebie, osoby, które się tych drwin dopuściły, szybko przekonały się, że z królem Francji nie ma co zadzierać. Jednym z tych osób, które pozwoliły sobie na drwiny, był biskup Pamis Bernard Sasse. Jaka była reakcja króla? Biskup został szybko aresztowany i oskarżony o czary, bluźnierstwo, rozpustę i herezję. Filip nie patyczkował się z przeciwnikami. Jeżeli ktoś zaszedł mu za skórę, król nie spoczął, dopóki nie zniszczył tej osoby. I ta postawa Filipa przejawiła się bardzo wyraźnie w konflikcie z papieżem Bonifacem VIII, jednym z poprzedników papieża Klemensa V, z którym mieliśmy styczność w poprzednim odcinku. Ogólnie rzecz biorąc, Filip położył rękę na dochodach, które Kościół otrzymywał we Francji z podatków. Jednak konflikt ciągnął się dosyć długo i miał wielowymiarowy charakter. Ostatecznie, upraszczając, wszystko rozeszło się o władzę. Papież domagał się od Filipa bezwzględnego podporządkowania, natomiast król Francji, jako osobę podporządkowaną, to widziałby najchętniej głowę kościoła i to oczywiście względem siebie. Papież wystosowywał różne bulle, edykty, w których gromił Filipa, natomiast jaka była odpowiedź króla Francji? W pierwszej kolejności Filip rozkręcił machinę propagandową. Papież został oskarżony o czary, bluźnierstwo, herezję, w kościołach miano świętokupstwo. W kościołach miano wznosić jego wizerunki ze srebra, a diabeł miał być jego osobistym doradcą. W propagandzie, trzeba przyznać, Filip zawsze szedł na całość. Natomiast na propagandzie nie poprzestał. Do Włoch został wysłany minister królewski Wilhelm z Nogaret na czele kilkutysięcznej armii. Wilhelm wtargnął na czele tych oddziałów do posiadłości Bonifacego VIII, znajdującej się nieopodal Rzymu. Dostał się potem do pomieszczenia, gdzie znajdował się papież. Między panami najprawdopodobniej wywiązała się jakaś dyskusja. Nie wiemy, czego dotyczyła, natomiast wiemy, że Wilhelm miał zdzielić papieża w twarz. Następnie przetrzymywać go kilka dni w jego posiadłości, która w międzyczasie była skrupulatnie grabiona. Papież miał potem zostać zabrany do Francji, gdzie miał odbyć się jego publiczny proces. Jednak opieszałość Francuzów zadziałała na korzyść Bonifacego, gdyż gdy mieszkańcy dowiedzieli się o tym, co wydarzyło się, co stało się z papieżem, zorganizowali odciecz, która uwolniła papieża Bonifacego VIII. Jednak w wyniku tych wydarzeń papież doznał takiego stresu, takiego szoku, że zmarł w przeciągu miesiąca, gorączkując i majacząc.
I można by pomyśleć, że Filip wygrał, że jest usatysfakcjonowany. Bez wątpienia wiele osób usatysfakcjonowałaby śmierć oponenta poprzedzona jego upokorzeniem. Jednak nie Filipa. Filip, jeżeli nie za życia, to po śmierci domagał się publicznego procesu Bonifacego VIII i wywierał w tym kontekście naciski na jego następcy, Klemensie V. Klemens ostatecznie nie zgodził się na pośmiertny proces swojego poprzednika, jednak odbyło się to kosztem m.in. przehandlowania templariuszy. W ostatnim odcinku wspomniałem, że templariusze zostali aresztowani nie tylko we Francji, ale także w wielu innych państwach europejskich. I że w zależności, o którym państwie mówimy, zarówno przebieg aresztowań, jak i sam późniejszy przebieg śledztwa znacząco się od siebie różniły. O ile we Francji templariusze dali się aresztować względnie potulnie jak baranki, o tyle nie wszędzie tak sytuacja wyglądała. W szczególności tam, gdzie zakon miał bardziej zbrojny charakter, gdzie składał się z ludzi młodszych, pełnych werwy, energii i dobrze posługujących się bronią, tam templariusze nie chcieli iść po dobroci. Pierwsza taka sytuacja miała miejsce w Aragonii, gdzie gdy bracia dowiedzieli się o tym, co wydarzyło się we Francji, zaczęli przygotowania do obrony, w tym przygotowania do oblężeń. Nie chcieli tanio sprzedać swojej skóry. I gdy wojska króla Aragonii, Jakuba II, przystąpiły do aresztowań, rozpętała się taka mała wojna domowa. I aż 2 lat potrzebował król Aragonii, żeby zdławić opór templariuszy, zajmując ostatnią z ich potężnych twierdz w tym kraju. Podobna sytuacja miała miejsce na Cyprze, gdzie zakon stanowił istotną siłę militarną. Z tego też względu władca Cypru, Amalryk z Tyru, nie zdecydował się, przynajmniej oficjalnie, na zbrojne rozwiązanie. Rozpoczął negocjacje, które tak naprawdę były tylko mydleniem oczu, gdyż potajemnie zbierał siły i przygotował na templariuszy zasadzkę, w którą wpadli pod Limassol, w wyniku czego większość członków zakonu została aresztowana. Ostatnią kwestią wartą wspomnienia jest sprawa templariuszy w Anglii. Otóż tamtejszy król, Edward II, już od samego początku nie wierzył w zarzuty stawiane zakonnikom i gdy pierwszy raz o nich posłyszał, najpierw je wyśmiał, a potem rozesłał listy do monarchów europejskich, w których zalecał nieufność względem tych informacji. Jednak gdy przyszła bulla od Klemensa V, nakazująca aresztowanie wszystkich członków zakonu, to król podporządkował się jej, chociaż niechętnie i w sumie to nie do końca. Nakazał szeryfom co prawda aresztowanie templariuszy, jednak też zarazem zalecił, żeby nie umieszczano ich w surowych warunkach, żeby obchodzono się z nimi łagodnie, a sam mistrz zakonu w Anglii został umieszczony w areszcie domowym w bardzo komfortowych warunkach, gdzie opłacano jego służbę i wydatki i mógł swobodnie przemieszczać się po mieście. Jednak z czasem postawa króla uległa znaczącej zmianie, a nastąpiło to z przyczyn osobistych. Król był żonaty, miał małżonkę, której jednak nie kochał, gdyż jego serce należało do jego przyjaciela z dzieciństwa, Piersa Gavestona. I cóż, król był tak owładnięty miłością do swojego kochanka, że praktycznie spędzał bardzo dużo czasu zastanawiając się, jak tylko mógłby go dalej zadowolić. Obdarowywał go kosztownościami, tytułami. I ta postawa, ta uległość względem kochanka bardzo nie podobała się możnym angielskim, którzy, w szczególności biskupom angielskim, którzy wymusili na Edwardzie wypędzenie Gavestona do Irlandii. I od tamtej pory król był owładnięty myślą, jakby tu znowu sprowadzić kochanka do swojego boku. Wiedział, że ekskomunikę nałożoną przez biskupów może zdjąć papież, dlatego zaczął zabiegać o jego względy i aresztował wszystkich templariuszy w taki sposób, jak od początku należało. Umieścił ich w surowych warunkach, rozpoczął troszkę brutalniejsze śledztwa i udało się. Gavestone wrócił do Anglii, została nałożona na niego ekskomunika, którą zdjęto w 1309 roku. Cóż, templariusze w Anglii zostali przehandlowani w imię miłości. Może by ich to trochę pocieszało, że to nie ze względu na jakąś chciwość czy jakieś tam interesy,
tylko w imię takiego szlachetnego uczucia, mnie by to nie pocieszało. No to by było na tyle. Jeżeli uważacie, że nasze treści są wartościowe, chcielibyście więcej takich materiałów w przyszłości, no to możecie dać nam znak, że wszystko jest w porządku, łapką w górę, subskrypcją, czy po prostu podzieleniem się z naszymi materiałami ze swoimi znajomymi. Dzięki za uwagę, cześć!